Znajdujemy się w gospodarstwie Kozacka Truskawka u Konrada Kozakiewicza w tunelu foliowym, w którym jest uprawiana odmiana Fleur na podwyższonych zagonach ściółkowanych czarną folią. W ubiegłym tygodniu w materiale filmowym opowiadałem Państwu o żywieniu truskawki za pomocą ferdygacji i wymieniałem preparaty takie jak nawozy Ferdigold, nawóz Humic czy Calfert Berry Duo, które właśnie wraz z wodą możemy roślinom bezpośrednio w strefę korzeniową dostarczać. Dzisiaj chciałbym kilka słów poświęcić na omówienie produktów, które można aplikować roślinom w zabiegu pozakorzeniowym, czyli po prostu opryskując je, głównie liście, ale także inne fragmenty roślin również. Jednym z najnowszych produktów w ofercie firmy Calfert jest preparat Optimal Soft LPH. To oznaczenie na końcu nazwy LPH sugeruje, że produkt obniża pH cieczy, w której się aktualnie znajduje. Jest to produkt, który rekomendowany jest do modyfikacji wody, którą używamy w zabiegu ochrony roślin i nawożenia dolistnego. Dodanie tego produktu jako pierwszego do zbiornika opryskiwacza powoduje, że obniżamy pH, modyfikujemy tą wodę, dzięki czemu dostępność składników pokarmowych, a także substancje aktywne są lepiej zatrzymywane na blaszce liściowej, a te, które wchodzą do wewnątrz rośliny, są lepiej przez nią pobierane. Więc mamy modyfikację zarówno cieczy roboczej, ale także i poprawienie tych właściwości cieczy, która jest zatrzymywana na liściu. Na opakowaniu nawozu jest taka skala kolorowa, od powiedzmy żółtego do ciemnoróżowego. Nawóz ma zabarwienie ciemnoróżowe i dodając od 50 do 150 ml na każde 100 litrów wody tego produktu, powodujemy, że jeśli wodę mamy o odczynie zasadowym, ona zmienia nam kolor bardziej w kierunku właśnie takiego różowego zabarwienia. Jest to sygnał o tym, że pH zostaje obniżone. Jest to też ciekawa właściwość, która pozwoli nam orientacyjnie, oczywiście, żeby dokonać poprawnego pomiaru, należy zastosować pH-metr, dzięki któremu zmierzymy odczyn cieczy, ale jest to już jakaś podpowiedź, jakaś sugestia dla plantatora, że jego woda może mieć bardziej w kierunku zasadowego lub bardziej w kierunku kwaśnego odczyn. Także pierwsze rozwiązanie, preparat Optimal Soft, po to, żeby modyfikować wodę używaną w zabiegach ochrony roślin, nawożenia dolistnego. Tanie, proste rozwiązanie. Już dokonaliśmy modyfikacji wody, w której zamierzamy rozpuścić środki ochrony roślin. Możemy zastanowić się właśnie w tym okresie, na początku wegetacji, zarówno w uprawie truskawki prowadzonej w tunelu foliowym, jak i prowadzonej w otwartym polu, o zastosowanie nawozu z wartością dodaną, jaką jest efekt biostymulacyjny. Propozycją takiego rozwiązania jest preparat Aminokomplex. Produkt zawiera aminokwasy, jest ich w sumie 20%. Znajdują się tu wszystkie aminokwasy w odpowiednich proporcjach oraz zawiera mikroelementy. Oprócz mikroelementów również jest dodatek azotu i magnezu, dzięki czemu efekt zieloności liścia po zastosowaniu produktu jest widoczny na roślinach. I właśnie w takich okresach, kiedy warunki temperaturowe są niestabilne, kiedy z jednej strony temperatura jest bardzo wysoka, w dzień dochodząca do nawet ponad 20 stopni, w nocy ta temperatura oscyluje w granicach 5, a nawet 0, w niektóre noce mamy nawet do czynienia lokalnie z przymrozkami, takie mocne wahania temperatury są ogromnym stresem dla roślin. I rośliny to odczuwają. Żeby wspomóc ich w tym trudnym okresie, sugeruję właśnie stosowanie nawozu dolistnego, jakim jest aminokompleks, gdzie tak naprawdę w jednym nawozie znajdują się, jak wspomniałem, już i aminokwasy, które są roślinie potrzebne, i składniki odżywcze, makroelementy i mikroelementy. Więc taki preparat dwa w jednym powinien być w tych pierwszych etapach również stosowany i aplikowany drogą pozakorzeniową po to, żeby wspomóc rośliny w tym trudnym okresie
początku wegetacji i tych niestabilnych warunków pogodowych. Trzecie rozwiązanie, jakie chciałbym dzisiaj polecić plantatorom truskawek, jest to nawóz Potasil plus krzem. Ten nawóz zawiera dwa makroelementy, azot w formie amidowej i potas oraz pierwiastek o dobroczynnym działaniu, jakim jest krzem. Nawóz Potasil plus krzem wzmacnia roślinę przed czynnikami stresowymi, tymi abiotycznymi i biotycznymi, które mogą być niekorzystne dla wzrostu i rozwoju rośliny, a w konsekwencji dla prawidłowego jej plonowania i jakości plonu na samym już końcowym etapie. Dlatego nawóz powinien aplikowany być w zasadzie przez cały okres wegetacji, w odstępach około 7-14-dniowych, w dawce 2,5 litra na hektar. Nie jest to drogie rozwiązanie, a składniki pokarmowe w sumie stanowią tutaj 33% objętości, więc to nie jest mało. I dzięki temu ten efekt odżywczy jest bardzo dobry, jeśli chodzi o azot i o potas i wzmocnienie, jakie daje nam w tym przypadku stosowanie pierwiastka takiego, jakim jest krzem.